1 do 1 z Karabachem, 1 do 1 z Bohemiansem, dzisiaj 0-0 z Botewem. Piast zakochał się w remisach na tureckiej ziemi. Oby się nie zakochiwał. Kolejny bardzo pożyteczny sparing. Kolejny materiał do analizy i bardzo, bardzo, bardzo dobra praca. Wybiegaliśmy dzisiaj to, co mieliśmy wybiegać. Zrobiliśmy jednostkę i z optymizmem patrzymy na kolejny sparing, który będzie takim ostatnim egzaminem przed tą ligową inauguracją. Trener Fornalik prosił nas o to, żeby nie rejestrować przebiegu tego spotkania. No jakbyś mógł powiedzieć kibicom Piasta, no i fanom Ekstraklasy, jak to spotkanie dzisiejsze przebiegało, czy ten mecz stał na dobrym poziomie, no i jak forma Piasta? Przede wszystkim nieźle weszliśmy w ten mecz. Pierwsze 15-20 minut w naszym wykonaniu było niezłe. Jednak w kolejnych minutach to Plovdiv przejął inicjatywę nad tym meczem. Mieliśmy problem z przesuwaniem, mieliśmy problem z odpowiednim podejściem do przeciwnika. Druga połowa już nieco lepsza i koniec końców mecz, kolejny mecz zremisowany. Ważne, bardzo ważne, że wszyscy kończymy ten mecz zdrowi. Start ligi za 10 dni. Jaki to jest moment w przygotowaniach do startu sezonu, żeby wejść w odpowiedniej formie do pierwszego ligowego meczu? To już jest tylko łapanie świeżości i doskonalenie schematów, czy jest jeszcze czas na jakąś mocniejszą pracę? Zdecydowanie już te obciążenia są mniejsze. Takim największym obciążeniem to sparing dzisiaj czy ten w sobotę, który nas czeka. Doskonalenie stałych fragmentów gry i troszeczkę taktyki. To już jest, można powiedzieć, wyczekiwanie na ten pierwszy mecz ligowy. Czym zaskoczy Piast na wiosnę? Oby zwycięstwami i dobrą grą.